Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja sobie teraz stoję w takim miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byłem z kamerą. Tu jestem przy dworcu PKS i PKP w Staszowie. Nawet tam taki dumny napis PKP, Polskie Koleje Państwowe, widnieje. Nazwa miasta, czyli Staszów. A tutaj i taka tabliczka, ja Państwu pokażę, że tam jest na niej napisane nieruchomość do wynajęcia, tam jest jakiś telefon. Ja nie będę podawał, bo to nie jest mój, że tak powiem, interes wynajmowanie tego. A zdaje mi się, że nawet ten teren jest już do wynajęcia znaczy jest wynajęty, przynajmniej częściowo, tak tutaj rozmawiałem z jednym panem, który tam jest troszkę zorientowany. Tak, co nie bądź, że tutaj już ktoś wynajął i tu jest jakiś skład materiałów budowlanych, że tutaj będzie, no, coś tutaj się będzie działo i już się dzieje. Natomiast na pewno nie jest to już dworzec PKS ani PKP. Po prostu tego już tutaj nie ma. Dlaczego? No ja z tym panem tak rozmawiałem. Dlaczego on uważa, że to wszystko splajtowało, że ten PKS staszowski no tak prawie plajtuje? No bo miał tutaj wielki budynek dworca, tam pokażę Państwu, może będzie widać fragment biurowca PKS-u. No nie widać, bo za drzewami, ale no może tam troszkę będzie widać taki budyneczek za tymi drzewami, żółtawo-biały, wielki biurowiec. No i ta firma już tutaj tego dworca nie prowadzi. Obie te firmy, ani PKP, ani PKS. Dlaczego? No proszę Państwa, no, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dlatego, że ludzie nie jeżdżą po różnych miastach i wioskach, miasteczkach tu wokół Staszowa, tylko po prostu wyparły te dwie firmy, PKP i PKS, wyparła konkurencja, prywatna konkurencja, busy. Tutaj są dwie prężne firmy na tym terenie działają, Muszkieter i Orlik, i po prostu te dwie prywatne firmy przejęły klientów, czyli przejęły pasażerów. No i teraz powstaje takie pytanie, dlaczego firmy, które musiały dopiero wchodzić na rynek, pokonały taką silną konkurencję, która miała już dworzec, miała biurowce, miała no, pewnie spore środki finansowe, miała parki jakieś autobusowe spory, miała pracowników i tak dalej. No po prostu tamci okazali się lepsi. No. Oni, tutaj ja z tym panem rozmawiałem, dlaczego ludzie zaczęli jeździć busami, a nie PKS-ami. No powiedział, no proszę pana, no dali 50 groszy taniej na bilecie na przykład. No i ludzie już tam kupowali. Albo częściej jeździli. Albo tam coś jeszcze innego. A na koniec mówi tak, no proszę pana, no oni nie mieli całej tej biurokracji na karku. Po prostu, no co, jakaś tam jedna księgowa gdzieś tam jest i tyle. A tutaj było, na pewno była pani, był pan dyrektor czy pani dyrektor, zastępca, kierownik, zmiany, to, tamto, siamto. No masę różnych ludzi pracowało. No i ta konkurencja, która tego wszystkiego nie miała, po prostu wyparła z rynku. I teraz ja nie chcę się tutaj skupiać jakoś za dużo nad tym, bo to już jest sprawa, to jest, już jest przeszłość. Te busy po prostu wyprą PKS w ogóle z całego państwa, z całej Polski. Dlatego, że ten pan, z którym to rozmawiałem, powiedział mi, że proszę pana, przecież tak się dzieje wszędzie, to nie tylko w Staszowie, to jest normalne. No i tak rzeczywiście to jest normalne. Natomiast ten budynek to jest takie memento dla tego szkolnictwa państwowego, bo to szkolnictwo państwowe też ma wielkie budynki, ma wielką administrację, ma te różne samorządowe i państwowe różne komórki, które tam szkolą, doradzają, kontrolują i tak dalej, i tak dalej. I niedługo z tymi budynkami, jeżeli nie zostaną przeprowadzone jakieś prawdziwe reformy prywatyzacyjne, to będzie to samo, co tutaj z tym budynkiem dworca PKS i PKP w Staszowie. Budynki co prawda będą, tam przez jakiś czas, jeszcze parę lat czy paręnaście lat będzie się toczyło takie niemrawe życie edukacyjne, które będzie coraz bardziej zamierać, natomiast klienci, czyli rodzice i uczniowie po prostu będą korzystać z innej oferty, z tej oferty prywatnej, bo już to się dzieje. Ja co prawda nie czytam tych popularnych gazet ogólnopolskich, z wyjątkiem najwyższego czasu, pana, który założył pan Janusz Korwin-Mikke, a teraz prowadzi pan Zomer. No i tam Angory czytam, bo tam też pan Janusz Korwin-Mikke też ma swoje felietony. No, najwyższy, nasz dziennik też czasem przeglądam, bo tam pan Stanisław Michalkiewicz ma też swoje felietony. No, ale w pewnej ogólnopolskiej gazecie takiej codziennej, której nie będę robił reklamy, bo to jest kiepska gazeta, ja ją kupiłem tylko dlatego, że w radiu usłyszałem reklamę, że tam jest artykuł o korepetycjach, o prywatnym biznesie edukacyjnym. No i kupiłem sobie akurat ten numer. No i rzeczywiście, czego się dowiedziałem z tego artykułu?
No tam redaktorzy z ubolewaniem, co prawda, napisali, że w Polsce około połowy dzieci i młodzieży uczęszcza na korepetycje prywatne. Czyli chodzi do szkół państwowych, owszem, do południa. Tam ci redaktorzy nawet napisali troszkę, że marnują czas przez to chodzenie, a potem po południu kształcą się już prywatnie. Tam są, w tym artykule są wypowiedzi różnych uczniów, uczennic, którzy mówią, że no, w szkole na przykład, jeżeli jest matematyka, no to pani nie wytłumaczy, pani nie powtórzy i tak dalej. Na korepetycjach ktoś mi parę razy powtórzy, tłumaczy dotąd, aż zrozumiem i tak dalej. Jakaś tam anonimowa uczennica, zdaje mi się, no, nie wiem, czy nazwisko było, czy nie, bo to nie jest ważne tutaj dla tej sprawy. Także proszę Państwa, jeżeli szkoły państwowe nie zostaną sprywatyzowane po prostu z przetargu oczywiście, a nie jakoś tam po cichu, tylko po prostu kto da więcej, to daną szkołę kupi i będzie tam prowadził biznes, to one będą tak gnić, tak jak gnił staszowski PKS przez dłuższy czas, aż w końcu no, będą takimi atrapami, jak tutaj jest ta atrapa dworca. Po prostu edukacja przeniesie się gdzie indziej, tak samo jak pasażerowie staszowskiego, ale i nie tylko PKS-u, przenieśli się gdzie indziej, do prywatnej komunikacji. Tak samo tamci ludzie się przeniosą do prywatnej oświaty, która obecnie jest tłamszona różnymi przepisami przez tą państwową, przez te państwowy nadzór. Także nie jest tak łatwo założyć szkołę prywatną, dlatego że tutaj w Staszowie byli tacy śmiałkowie i to ja znam tych ludzi. I to ludzie naprawdę na poziomie i wpływowi nawet, bym powiedział. A nawet im się to nie udało. Po prostu jest taki gąszcz przepisów, że przebić się przez to jest niezwykle trudno. Tak samo tej komunikacji prywatnej, tym busom też było się trudno przebić. Przez wiele lat, no za takiej komuny takiej ortodoksyjnej, no to po prostu nie wolno było nie wolno było prowadzić takiej prywatnej komunikacji. No bo wolno było mieć taksówkę, ale nic więcej. Po 89 roku, jak pozwolono na to, no to mimo utrudnień, mimo takiego sabotażu ze strony różnych tych państwowych czynników i samorządowych, to ta prywatna komunikacja rozłożyła na opadki tą państwową. To państwo widzą tutaj na tym obrazku, gdzie tam jest jakiś skład budowlany, tam gdzie stały kiedyś autobusy na tym placu manewrowym. Tu jest tabliczka do wynajęcia, nie jestem pewien, czy ona jest już aktualna. No i jak Państwo widzą, tutaj żadnych pasażerów, tutaj ani jednego pasażera nie ma. No jedynym pasażerem PKS-u Staszowskiego jestem ja, nie magister Zarzycki, ale ja nie wsiądę teraz do żadnego PKS-u, jak to się mówiło kiedyś, czyli autobusu tej komunikacji, państwowej komunikacji samochodowej, tylko sobie wsiądę na rowerek, który sobie prywatnie kupiłem i pewnie jakaś prywatna firma go wyprodukowała i wracam sobie do domu na prywatne śniadanie, a w międzyczasie ten filmik prześlę Państwu na moją stronę niemagister.pl. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.